Reportaż w Trójce. Dzień babci, dziadka, czy niedawne święta i nowy rok to dobre okazje do prezentów, także tych cyfrowych smartfonów i laptopów dla seniorów. A poznanie tajników tych urządzeń to dla wielu z nich nie lada kłopot. Okazuje się jednak, że największy pęd do tej tajemnej wiedzy mają seniorki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Cyfrowa babcia Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym kupić telefon dla babci. Pomoże mi pani? Jasne. Czego pan potrzebuje? Musi być bardzo intuicyjny, łatwy w obsłudze, koniecznie duże litery, cyfry, jakie wybierają seniorki. Smartfony przede wszystkim. Smartfony? Jasne. Czyli już takie nowoczesne? No pewnie, że tak, seniorzy muszą iść z duchem czasu, żeby jak najwięcej korzystać z rozmiarów ekranu, żeby oglądać sobie filmiki na YouTubie, żeby przeglądać Facebooka, no i też zdjęcia. Częściej panie decydują się na smartfony, jednak są bardziej odważne od panów. Panów trzeba troszeczkę dłużej przekonywać. Ale to też może wynikać z faktu, że kobiety są bardziej może takie ciekawe świata, bardziej otwarte na internet, na wszystkie takie funkcje. I zazwyczaj to właśnie kobieta zachęca mężczyznę, żona męża, żeby korzystał ze smartfona niż odwrotnie. I co pani dorzuca? WhatsAppa? Facebook? Tak, najczęściej Facebook, Messenger i często WhatsApp, bo wiele seniorów ma dzieci za granicą i w obecnych czasach, wiadomo, nie mogą się zbyt często widywać, nie mogą latać samolotem, więc bardzo chętnie korzystają z WhatsAppa. To dzwonek standardowy, tak? Tak. A jaki babcie wybierają? Są najbardziej zainteresowane zazwyczaj dzwonkami właśnie i tapetą. Myślę, że ze 40% klientów to teraz seniorzy. Nawet powiedziałabym, że może i połowa. Seniorki, będzie to większa część niż seniorzy. Częściej przychodzą seniorki. Ile babcie potrafią wydać na telefon? Jeżeli mają większy budżet, to są w stanie wydać nawet około 100 zł miesięcznie na to, żeby mieć porządny telefon i abonament. Gdzie byś chciała mieć, żeby były kontakty, a gdzie żeby aparat, a gdzie budzik? Pokaż, bo nie wiadomo, o co chodzi. Pani Krysia ma 85 lat. Na dzień babci zażyczyła sobie od wnuków nowy telefon. Poznanie sposobu jego obsługi to teraz dla niej duże wyzwanie. Tu masz cztery klawisze. Do góry, zielona słuchawka, czerwona słuchawka, tak. W środku OK. Tak. Do góry, na dół, w lewo, w prawo. Tak. Babci pomagają dzielnie jej dzieci i wnuki. Teraz gdzie chcesz mieć kontakty? Żeby na górze. Na górze? Na górze. To są. Patrz, przypomnienie o lekach jest. A jest coś takiego. No. No, zrobili dla seniorów, bo ta firma się specjalizuje dla seniorów. Teraz możesz wybrać, czy chcesz SMS, czy MMS. Ja MMS-ów nie piszę. To dobrze, to bardzo dobrze. Możesz skasować. Nie da się. Nie da się? Nie. I teraz OK. I możesz pisać. Tak. Napisz do mnie coś na próbę. I wyślij. Napisz test, próbę. Czekaj, bo muszę patrzeć, gdzie tu litery są. Tu tak jakoś inny układ jest, wiesz? Tych liter. To żeby wysłać, co trzeba zrobić? To trzeba wysłać, ale nie wiem gdzie. No to musisz najechać. Do kogo chcesz wysłać? Wysłanie do Ani. Wysłano. Ja będę to z tobą, mamo, ćwiczyć codziennie, także wiesz, także się wysłało. Dasz radę. Większość seniorów na pomoc wnuków przy nauce obsługi telefonów czy komputera liczyć nie może. Młodym brakuje czasu, cierpliwości. Stąd ogromna wśród seniorów popularność kursów online. No, zapraszam. Teraz przejdźmy do Facebooka. Mhm. Żeby można było w ogóle w swoim profilu zmieniać różne informacje. Mhm. Daty urodzenia nie pokazywać. Jeżeli już koniecznie, to w ogóle miesiąc i dzień tylko, a roku nie. Ale nie potrafiłam tego zmienić, no samego roku. Mhm, no to teraz spróbujemy. Proszę, żeby pani zalogowała się na swoje konto facebookowe i udostępniła ekran. Dobra. W prawym dolnym rogu jest taka zielona strzałka. Właśnie nie widzę. To zaraz będzie pani Iza. Ile mam lat? Myślę, że po 70 są dziewczęta. Jak chodzi do głowy nauka? Moim zdaniem naprawdę fajnie, tylko no, rzeczywiście ta potrzeba konsultacji od czasu do czasu. Katarzyna Urbanowicz, Stowarzyszenie Kreatywni 50+. Omawiamy takie rzeczy, które są seniorom potrzebne.
wybierają tematy naszych z tych spotkań, czego potrzebują i ta motywacja, że chcą z tego korzystać, jest największą ich motywacją. A ja, no cóż, wysoko stawiamy poprzeczkę jako animatorzy integracji cyfrowej. Nie odpuszczam, a prace domowe również są zadawane. Co się najbardziej sprawdza? Jaki sposób dotarcia do osób starszych? Każdego indywidualny. Ja mam takie poczucie, że część osób właśnie nie bardzo chciałoby, żebym zwracała się do nich. Zielony kwadracik, fioletowe okienko, prawy rożek, lewy rożek. Tylko właśnie później tak sięgają do materiału gdzieś tam w sieci i tam są użyte sformułowania przeglądarka, czy nazwa tej przeglądarki konkretna i wówczas okazuje się, że ja to wiem, ja to umiem, ale ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Kuczymy się poczty, czy ćwiczymy pocztę, czy ćwiczymy aplikacje do wideospotkań, to właśnie seniorzy proszę, żeby przesłali link na kolejne spotkania. To oni mnie zapraszają na spotkania. I to jest najlepszy sposób na ćwiczenie. Cyfrowe uczennice jak podchodzą do tych lekcji domowych, są solidne? Tak. Sumiennie, tak, ale tak, są też nieprzygotowania na początku, bo trzeba było wyjść z psem na spacer albo był fajny film, no to wtedy... Ojej, to niedobrze, stawia pani dwójki. Nie. Nie, ale zachęcam. Potem po prostu trzeba te zaległości odrobić. Pozostają więc najbliżsi. Dzieci i wnukowie seniorów. Nie mam babci, jakie masz hasło. Takie samo mam. Dobrze, a teraz weź... O, to będzie ta Dorota L. Mhm. Podkreślił do mnie. No masz to w wiadomościach. No właśnie. To się nie pokazuje wszystkim, to są twoje prywatne wiadomości. Nie wiem, to śmieszy po prostu. No ciebie śmieszy, ile lat siedzisz przy komputerze? 15. No, a babcia ile? No krócej, 2 lata. No więc właśnie, chyba jest różnica. I ty szybciej chwytasz, bo jesteś, ile masz lat? 18. No właśnie, a babcia ma 3 razy tyle. Znajomi są zdziwieni, że moja babcia w swoim wieku ma Facebooka, gadu-gadu, Skype'a, telefon. To jest rzadkie. Tak? W tym wieku. W zeszłym roku myśmy raport jako Koalicja Dojrzałość w sieci przygotowali. On miał na celu przede wszystkim opisanie, jak wygląda korzystanie przez osoby dojrzałe i starsze z komputera, internetu. Tomasz Szymanek. Dojrzałe, czyli 50+. I jak myśmy policzyli, to jest prawie 10 milionów osób, które właściwie są wykluczone cyfrowo mniej lub bardziej. Aha, przypomniałam sobie taki moment. Była taka sytuacja, że chodziłam po Empikach i księgarniach i szukałam jakiejś książki. I poszłam do Empiku i ta pani mówi tak do mnie, ekspedientka, mówi, proszę pani, już ten nakład się skończył, ale wie pani, gdzie pani dostanie na Allegro? I ja mówię, wie pani, ja nie mogę sobie zamówić przez Allegro, dlatego że tak ja nie mam dzieci tu w Szczecinie, które by mi zamówiły. Ciężka sprawa, a ona na to mówi, to ja pani zamówię. I to mnie zdopingowało, że dlaczego ja taka sierota jestem, że ja nie mogę mieć sama laptopa, nauczyć się i sobie zamówić. I tak to ta myśl mnie tak chodziła za mną. No ale jak wspomniałam, no to ma, a po co ci to, na co ci to? Wszyscy dookoła. A ja się w zaparte poszłam, sobie kupiłam. Poszłam na kurs. I na pierwszej lekcji i na drugiej myślę, o nie, ja nie ogarnę tego, absolutnie nie. Na trzeciej lekcji to już wiedziałam, jak uruchomić, niewiele. Potem dopiero jak przyjechałam tu do Warszawy i uczyłam, córka mi pomogła, wnuki. No i byli pełni podziwu, że ja rano wcześniej wstaję i pracuję. No siedzieliśmy z nią 2-3 godziny dziennie. Pokazywaliśmy co i jak, babcia zapisywała w zeszycie, potem jak czegoś nie umiała, to spytała, ale dużo rzeczy robiła sama. No i cały czas siedziała przy tym laptopie prawie. Śmiesznie było momentami, gdy jednego dnia coś wysyłam, babcia wszystko umie, a drugiego po prostu babcia jakby tego nigdy nie było, wszystko zapomniała. Nikt nie wierzył, że ja to ogarnę, a najbardziej to ja zwątpiłam w siebie, bo wydawało mi się, że to jest nie do ogarnięcia i... Nie dam sobie rady i się skompromituję.
Dla 72-letniej pani Teresy obsługa nowoczesnego telefonu czy komputera to żaden kłopot. Kursów online, także komputerowych, ma za sobą bez liku. No i ja kupiłem sobie telefon, proszę pana, taki z najwyższej półki, no więc wszyscy w ogóle za głowę się złapali, łącznie z moim mężem, który powiedział, no chyba oszalałaś, komputer można kupić, a ja mówię, ja mam komputer w kieszeni, ja z komputera domowego nie zrobię zdjęcia. Tutaj mam internet, SMS mogę szybko puścić, wiadomość otrzymać, porozmawiać i on mi się mieści w kieszeni. Pani nadal chodzi na kursy? W tej chwili tak, mam angielski, to przez Zooma, chodzę na Politechnice. To jest dosłownie Photoshop, tylko w mniejszym wydaniu i on jest za darmo, można go sobie wgrać. Czyli pani obrabia zdjęcia, tak? Tak. Wśród moich znajomych, przyjaciół są tacy ludzie, którzy są wykluczeni i ja ciągle ich namawiam, na przykład znowu taki kurs by gdzieś był, ja moje trzy koleżanki namówiłam, żeby na to chodziły. No i zawsze coś tam się dowiedziały i na pewno są zadowolone z tego powodu. Kasiu, a tutaj na YouTubie, jeżeli są wpisy polityków, to też powinnam wpisać, o jakiego polityka mi chodzi, tak? Na YouTubie? Na YouTubie? Tak. Czy babcia zmieniła się w twoich oczach, gdy zaczęła używać laptopa? Tak, jest taka nowoczesna. No, że jest bardziej na bieżąco z nami, że się orientuje, wie co się dzieje na świecie, nie tylko z telewizji. Potrafi sobie sama wyszukać, może obserwować blogi, które jej się podobają, przepisy kulinarne, wszystko. A ja nie miałam tej świadomości, że tylko dlatego, że ja potrafię posługiwać się laptopem, że te dzieci inaczej odbierają, bardziej pozytywnie mnie odbierają. Wie o mnie wszystko z Facebooka. Tata to do dzisiaj się nas pyta, jak maila wysyłać, a uczą go tego któryś rok. A babcia w sumie załapała, zapisuje sobie i korzysta z tego rzeczywiście. Ja bym powiedziała, że to jest dobrodziejstwo czasów. Jest kapitalna sprawa. No, ja się na przykład bardzo cieszę, kiedy dzieci piszą maile bardzo ładne, kolorowe do mnie. Był to reportaż Cyfrowa Babcia Adama Bogoryi-Zakrzewskiego.